Hej, witam was w kolejnym odcinku Ametyst. Słuchajcie, ja się dalej nie mogę zdecydować co do wyglądu Ametyst, więc odkryłam kolejną fryzurę, którą jej dałam i może kiedyś nadejdzie taki dzień, że stwierdzę, że fryzura, którą ma Ametyst, to jest ta, którą chcę, żeby miała. Także Ametyst co odcinek zmienia swoje cięcie, ale dalej jest krótkie, ponieważ dalej jesteśmy w klimacie krótkich włosów. Tylko wam pokażę mniej więcej, jak wygląda to, które aktualnie jej wybrałam. Ono jest w dwóch wersjach. W sensie w jednej wersji, bo to są dwie różne fryzury, ale czasami je takie spięte jej zostawiam, a czasami właśnie takie rozpuszczone. No i to jest taka fryzura, tylko znowu w tej mam wrażenie, że ona wygląda dużo młodziej, w sensie nie wiem, no ale podobała mi się, nie? I tutaj ma tę wersję fryzury właśnie taką. Pokazuję wam przez jej wszystkie stroje, żebyście mogli sobie zobaczyć co i jak. Natomiast jest jeszcze taka wersja tej fryzury właśnie taka, gdzie ona ma te włosy takie rozpuszczone, nie spięte tą spinką. I na razie w tym dzisiejszym odcinku ją tak zostawię. Ja was w ogóle przepraszam, że ja takie tutaj testy różne robię, jeżeli chodzi o ametyst. Natomiast ja muszę mieć takie coś, że o, to jest to, nie? Więc czasami klikam, sprawdzam, weryfikuję sobie, no i do różnych wniosków dochodzę, więc na razie postanowiłam, że amci zostawimy te i zobaczę, jak to wyjdzie. Tamta mi się podobała, ale nie do końca, nie umiem wam tego określić, ale czasami tak mam, że nie do końca jestem przekonana do czegoś, nie? Więc w tamtej nie do końca byłam przekonana do tego, jak wygląda. Jeżeli chodzi o Diego, to Diego dostał nazwisko Amos po Kianie, bo tak, moi drodzy, oficjalnie Kian zaadoptował Diego, więc Diego jest adopcyjnym synem Kiana. Oczywiście Diego wie, że jego ojcem jest Skol, no ale Skol tak totalnie ma wyrąbane w ogóle na Diego, tak totalnie się nim nie interesuje, jeżeli chodzi o to wszystko, że no dla Diego faktycznie takim przyjacielem, pierwszym tatą jakby był Grzesiu, natomiast tym drugim jest właśnie ten Kian, który tutaj sobie tworzy związek z naszą Amcią, także potwierdzam to. I jeszcze jest jedna kwestia, ponieważ delikatnie zmieniłam siostrę Kiana, tutaj też nie jestem przekonana do tego, czy to na pewno zostanie w takiej formie, ale na razie zmieniłam uczesanie Olimpii i Olimpia. O Jezu. A mi gardło podrażniło. Przepraszam, aż mi oczy załzawiły. Olimpia na razie ma taką fryzurę. W sensie nie wiem, czy w niej zostanie, ale ma, bo chciałam jej zmienić, bo tamtą już miała bardzo długo i kojarzy mi się ona właśnie z takim nastoletnim okresem Olimpii, a oni tutaj już są trochę starsi, więc chciałam im to pozmieniać. No i Olimpia ma taką bardziej takie właśnie delikatne stroje i w ogóle. No i Olimpia aktualnie spodziewa się purchlaczka, więc jak widzieliście, nie można za bardzo jej edytować. Z jakichś zmian tutaj jeszcze coś mamy? Nie, nie mamy. Nie, ja nie chcę Zesta oglądać tutaj. Nie wiem, czemu mam tutaj Zesta. A, i zaczęłam mówić wam o Diego, że daliście mi też zagwozdkę, że może to Diego powinien podróżować tam do tych zaświatów i próbować znaleźć swojego dziadka. Jest coś w tym na rzeczy, że też byłby to dobry motyw. Na razie nie wiem, szczerze. O Jezu, ty przyszłaś tutaj. Super, cudownie. Na razie nie wiem, jak do tego podejść. Denerwuje mnie to, że ci simowie sami z siebie mają włączoną automatyczną opiekę nad dziećmi. Powinna być taka opcja w grach, gdzie w grze tutaj, żebyśmy mogli to wyłączyć, bo ja sama z siebie jestem w stanie, wiecie, zadbać o to purchle. Ja nie potrzebuję ametyst, która tutaj z automatu ma to, bo no przeszkadza mi to tak naprawdę w tej rozgrywce. Ja kazałam tutaj iść jej mężowi, a ona sama stwierdza, że będzie się tutaj męczyć. Co ty robisz, Amcia? Czemu wymiotujesz? O co chodzi? Co się stało? Strułaś się czymś? Dlaczego zwymiotowałaś? O co chodzi? Ogól się, zgulowo się nie rąk. Co to się podziało? Jestem w szoku! Siedziała, dzieckiem się zajmowała i nagle chyba postanowiła zwymiotować. Jest sobota, godzina 6. Weź ty jeszcze sobie śpi. Odpłyń w sen. Ty masz pracę dopiero w niedzielę. Więc sobotę sobie spędzacie razem. Ty w ogóle też powinnaś jeszcze pospać. Zmęczeni jesteście, bo ostatnio strasznie dużo się działo w ogóle w waszym życiu. Jeszcze poród był, wiecie, późno, w nocy, a właściwie nad ranem, jak kto woli, więc... Więc no, średnio.
Wyśpijcie się jeszcze. No wiem, dziecko płacze. Kianzu nie zwiedzy w zakresie archeologii, czyli znowu dostaliśmy coś do zbadania. Nie mogę dosięgnąć twojej skrzynki, ale dziad. Dobra, możecie wstać. Zaraz się zajmę jeszcze tym wyzwaniem kosiarza, bo je tutaj realizujemy. Akurat łamci. Pocałuj tutaj chyba w opiece nad dzieckiem pewnie będzie. Zmień brudną pieluszkę. I to bym cię prosiła, żebyś sprzątnął. Amcia, się czujesz jakoś tak chyba źle i jesteś wygłodniała. W ogóle łazienkę muszę im tutaj przygotować. Wstaniesz sobie tutaj i załatwisz się gniewnie. I bym chciała, żebyś jakieś śniadanie nam podała. Weź resztki, podaj późne śniadanie. A możesz wykwintny podać? Przygotuj wyżerkę, przygotuj porządną wyżerkę, bo ty wykwintnego się powinnaś uczyć, nie używaj gotowych składników. O, sałatkę możesz zrobić dla rodziny. Młody, wstań sobie i podejdziesz tutaj. Załatw się jak zwierzę. I możesz sobie tutaj usiąść. Wszyscy w ogóle możecie sobie tutaj usiąść, jak ogarniecie swoje sprawy. Cleo i Kian bardzo się teraz przyjaźnią. Dziewiąty poziom wykwintnego gotowania. Czego jeszcze chcesz, purchle, że wrzeszczysz? Może karmienia jeszcze? Dobra, Diego, weź sobie porcję i możesz z mamą pogadać. Pochwal ją szczerze, że jest super mamą. Poznać ten deseń. Rodzinny całus. Ale cały czas mnie martwi, że ona tak się zwymiotowała. Nie, nie żartujcie, że oni mają wpadkę. Nie, nie wierzę w to. Nie wierzę w to, ametyst, serio? Chwila. Serio. Ja pierdzielę, mam ustawiony 1% ten szansy zajścia w ciąży przy Barabara, zwykłym. I widzę, jest to moja druga simka, która zaliczyła tę wpadkę. Pierwsza była w dziesięcioleciach. Kian, zostaniesz znowu tatą. Jeszcze o tym nie wiesz, ale tak. Jest! Ej, tego nie planowałam. Totalnie tego nie planowałam. Zupełnie... Nope. A oni będą rodzicami kolejnego maluszka. Ej, w sumie to... Znaczy, niespodziewane, ale... Ale... Jezu, aż mnie zatkało! Olimpia Amos dzwoni, by pogadać. A pogadaj sobie z nią, potem siądź na mórz i wykąp się. Jezu! A najlepiej by było, jakby to jeszcze jakieś były bliźniaki. To już bym w ogóle się skończyła ze śmiechu. Wiecie co? Nie sprawdzę tego. Nie sprawdzę tego, co ona tam ma. Nie chcę tego wiedzieć. Jest to wpadeczka i to totalna. I zostawię im ją. Tak, możecie mieć. Zostawię im ją, ale też chciałabym mieć niespodziankę co do tego, co się urodzi, więc nawet wspierającym od razu mówię, że jakbyście chcieli wiedzieć, to wam nie powiem, bo sama nie chcę wiedzieć tym razem. Bo skoro jest to... Wpadka, to fajnie by było, żeby to była taka niespodzianka dla nas wszystkich, co z tego wyjdzie. Teoretycznie mogłabym usunąć, ale myślę, że oni mogliby mieć jeszcze te trzecie purchle. W sensie planowo rozkład wnętrza nie do końca mi tu gra, jeżeli chodzi o wydzielenie kolejnego pomieszczenia. Ale z drugiej strony, Diego, ty chyba i tak już niedługo będziesz przechodzić do kolejnej grupy wiekowej. Ten pokój teoretycznie mogę tutaj
postarać się powiększyć o taki fragment, wiecie, tutaj wyciąć go, bo te kurki nie potrzebują aż takiej przestrzeni. Mogę być w stanie troszkę przemodyfikować ten dom, żeby ta dwójka dzieci, bo one będą w podobnym wieku, mieszkały sobie razem w pokoju. No a Diego później i tak raczej się wyprowadzi z domu rodzinnego na jakieś swoje włości, więc wiecie, ten pokój się zwolni, więc myślę, że... No myślę, że da radę to ogarnąć. I ja nie mogę. Ale jazda, ale w sumie to jest nawet fajnie. Dobra, zobaczmy, co ja mam tutaj do zrobienia w wyzwaniu kosiarza. I to zrobię, tylko tak, to naprawimy. Zaszczep pęd na roślinie albo pogłębiaj wiedzę o szczepieniu. Dobra. Ja powinnam chyba zrobić... Wydaje mi się... Raczej dobrze mi się wydaje, że ja powinnam tutaj zrobić to raczej tak, że zaszczepić... O, jakaś typiara do nas przyszła. No bo my musimy ambrozję tutaj na koniec zrobić, nie? Tylko nie pamiętam, co się szczepiło. Jabłoń się chyba szczepiło. No nic, pobierz sadzonkę i zaszczepimy stamtąd truskawką. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale to zrobimy. A Kian, jak się wykąpiesz? A, widzisz. Źle to zrobiłam. Weź resztki. Ty sobie, młody, tutaj idź. I bym chciała, żebyś sobie ćwiczył jazdę na rowerze. Ćwicz jazdę na rowerze. Kija na razie ci nie pomoże, bo je, ale później bym chciała, żeby się do ciebie przyłączył. Amcia? Chyba, że to się kwiat lili? A może to się lili jeszcze piło z lwią paszczą? A żeby wytworzyć ten kwiatek. Ale my tu mamy ogólnie też kwiat śmierci. Ale nie pamiętam, co my mieliśmy tutaj zaszczepiać. Dobra, zrobimy inaczej. To wyrzucisz. Pobierz sadzonkę. Tutaj potrzebowałabym pomocy z ogrodem. Więc zbierzemy cały plon. I jak zbierzesz cały plon, to zrobisz tutaj szczep. Ty tutaj podejdź. Weź pocztę, bo biuletyn musisz przeczytać. Z tego, co pamiętam. Czytaj. Wybierz się na aleję magów, wędkuj na przynętę. Ej, to jest idealne dla Kijana! Ale wybierzemy się za chwilę. Tylko zrobimy, przeczytaj wstęp do księgi Zielonej Damy. Kup ją w trybie budowania. Zielona Dama. To idę zobaczyć. Chyba jej jeszcze nie odebrałam w takim razie, tak? Zajęcia i umiejętności. Nie no, odebrałam. To gdzie ją mam? Jestem tutaj w trybie budowania, kupowania, w zajęciach i umiejętnościach. Wrzuciłam sobie tutaj pokaż wszystko. Ale o, jest! Jest! Mam ją! Dobrze, cudnie, pięknie, świetnie. Kian, stawaj. Wyspałeś się trochę? Nie wiem, czy się trochę wyspałeś. Nie, wyspałeś się trochę. Dobra, to czytaj. Wstęp do księgi. A może masz jakieś zaklęcie, magia, zaklęcia, przeczytaj całość? Nie, nie masz. No to czytaj tak. Zaraz pójdziemy do krainy magii. O, młody ma już 6. poziom umiejętności, a tutaj jacyś obcy ludzie. Mi krążą i nawiedzają dziecko. Męczą dziecko.
Co jest, Kian? Jezu, jak się dymi z tej książki. Ej, on byłby dobrym rocznym kosiarzem, myślę. Amciu? Idź do rozpłakanego niemowlęcia. To jest niesamowite, że ona jest w kolejnej ciąży. Niesamowite. Chodź, jesteś głodna bardzo, więc jeszcze sobie weźmiesz resztki. Mam zawsze czucie co do tego purchlaka. I odpłyń w sen. Przeczytałeś już, Kian? Mając co najmniej piąty poziom... A, to zrobimy. To Amcia ma piąty poziom. Amcia jest wyszkolona, ona się tym zajmie. A ty, mój drogi, pójdziesz tutaj do swojego magicznego kamienia i podróżuj do krainy magii. Dawno go tam nie było, bo no, on z Olimpią się wyprowadzili, nie chcieli mieć zbyt kontaktów ze swoimi rodzicami, bo ich rodzice to są tacy tradycjonaliści. Nie wiem, czy ja wam o tym opowiadałam, czy zapomniałam w końcu. Motyw tego był taki, że to są, wiecie, że duża willa, jakieś tam tradycje magiczne, wszyscy elegancko, pięknie ubrani magicznie, w sensie magicznie, w kołnierzyki tak z góry do dołu, coś takiego jak Malfoyowie. Tylko oczywiście mniej straszni. Natomiast Kian bardziej z Olimpią chcieli żyć sobie na luzie, więc... Więc stąd tak. Jesteśmy w krainie magii i wędkuj na przynętę. A gdzie ja mogę tutaj wędkować na przynętę? O, tutaj mogę wędkować. Ej! Ja nie pomyślałam, że ten anioł morski faktycznie tutaj będzie. Bo jak Sabrina... Halo, idź na ryby. Znaczy, masz wędkować na przynętę, więc to inaczej. Wędkuj z... Nie wędkuj z... Zbadaj wodę. Trzeci poziom umiejętności wędkarstwa. To ty nie masz trzeciego poziomu umiejętności wędkarstwa. Nie wiem, który ty masz poziom umiejętności wędkarstwa. Jesteś tynkarz, malarz, akrobata, a nie masz umiejętności wędkarstwa większej. A, niedobrze. Nie, masz siódmy. To możesz nie mieć przynęty. To zgłów coś. Dobra. Wędkuj na przynętę, złota rybka. Słów anioła morskiego, no chyba kpicie. Przecież ja tego nie byłam w stanie z Sabriną przez kilkanaście odcinków zrobić. Co? Podmienimy sobie ten budynek, bo on jest brzydki jak noc. W sensie noc jest piękna, nie wiem czemu tak mówię, ale jest brzydki ogólnie. Pójdziemy sobie do galerii i wydaje mi się, że ja mam jakiś budynek, parcelę 50 na 40. Możliwe, że mam zapisany jakiś tutaj magiczny budynek. Tak, mam tę jasną akademię i ciemną akademię. Tę mam chyba w Albionie, więc wrzucę sobie tę jasną. 980. Wyposażone, zobaczymy. No bo ta jest brzydna, no strasznie brzydka. No sorry jej, ale... Pusta, brzydka, niczym nie wypełniona. Jednak wolałabym mieć coś tutaj bardziej takiego klimatycznego. A kiedyś to pobierałam, pamiętam, w galerii. To już było lata temu tak naprawdę. Dobra. Chyba jest ok. Wygląda to nawet całkiem ładnie. No nie miałam tego w serii, bo było jednak za jasne, ale tutaj to taka chyba dobra akademia. Ale tutaj myślę, że pasuje. Toaleta. Toaleta, gdzie tu jest toaleta? Jest. Skorzystaj, Kian. Tylko tutaj jest złów, jak ja go kupię, to się zaliczy? Księga magicznej aury, kruk, sowa, six. Co tu się stało? Co, dlaczego tak dziwnie mi się zrobiło? Jest! A weź dwa. Cudownie! I do tych chowańców. Czemu ci się to anulowało? Sowa z Sixam, kruk, śniożaba. Kruk mi bardziej do Sirdana pasuje.
Sowa z Sixam. Nie wiem, co to jest ta lśniożaba, ale może... Może sobie ją weź, bo ty jesteś zielony. Kijan, kijanka, wiecie. Stwórz więź schowańcy. A, jeden pies, jaki masz imię. O, Olimpia! Rodzinny całus. O, jak ładnie. A ty to kto? Adam, jaki ty jesteś fajny! I sekretne ujście z dłoni patrzone. Też mam brzuszek tutaj. Ja bym chciała, żebyś sobie przyzwał tego chowańca. Tylko... No, przyzwij chowańca. Jestem ciekawa, jak on wygląda, bo nie pamiętam już. Kiedyś wszystkie sprawdzałam, no ale... Kijan zaczyna mieć zmiany w szpitalu. No dobrze, dołączymy. Kijan awansował, teraz będzie pracować jako starszy pielęgniarz. Ale ja nie chcę być pielęgniarzem. Ja chcę być lekarzem tutaj. Ale na szczęście udało się uzyskać awans. Wracamy do domu, gdzie pewnie już ametyst wie o tym, że spodziewa się purchlaczka. Ona coś musi ugotować, jako że ma piąty poziom umiejętności. W ogóle ostatnio mi tak zaczęły migać Sims. Nie wiem, czy widzieliście w trakcie wczytywania, że taki biały ekran się robi i nie wiem, czym to jest spowodowane, ale ostatnio tak zaczęło się dziać. No i ty jesteś w ciąży, więc chodź tutaj z... A czemu magia? Jaka magia? Poproś... Aha, o rytuał wstąpienia. Nie. Czułość, to jest... Nie, to nie jest czułości w głębokim plotka, nie w plotkach. Podziel się wielkimi wieściami z mężem. Kijan, będziemy mieć trzecie furchle. Nie wiem jakie, ale będziemy mieć. Z wpadeczki. Ale jest. Czemu odpowiedzialność na minus mu poszła? Znaczy, że poniekąd może to tak jest, no bo nie wiem. Podaj kolację jakąś. Befsztyk tatarski, nie wiem, cokolwiek podaj. A jajko z możliwością wyklucia, no to musimy tutaj wrzucić chyba. I ty też masz chyba jakieś jajka z możliwością wyklucia, nie? Tak mi się wydaje. Ale jazda. Ale to jest jazda. I ty jutro masz urodziny. Kijan! Jesteś tatusiem. I to podwójnym. I dzisiaj są urodziny młodego, jutro są urodziny Diego. Znaczy młodej dzisiaj są urodziny, jutro są urodziny Diego. Więc chodź, zrobimy z opieka nad dzieckiem posta, żeby wszyscy widzowie na koniec dzisiejszego odcinka wiedzieli, co i jak. Olimpia Amos. Widzę, że Leon ma w torbie pierścionek. Powiedz tak! Oczywiście, oświadczajcie się. Jasne, że tak. No chodź, chodź. Opieka nad dzieckiem postaż, bo chcę, żeby widzowie zobaczyli, jaka tutaj mieszanka genów nastąpiła. Z kolorem włosów może być problem. Oczywiście, że spokojna, Clio będziesz. Zielone włosy! Znaczy, on ma farbowane, ale możemy jej zostawić zielone. Ja nie mogę! Ale oczu wam nie pokazała, bo... nie wiem czemu, ale wam nie pokazała, więc może zmieńmy strój Clio. Żebyśmy mogli zobaczyć. Dobra, skóra zdjęta z ojca. Ma szare oczy i zielone włosy. Ale wygląda ślicznie. Naprawdę wygląda ślicznie. Ale czad, przytul ją. Skóra zdjęta z ojca. Skóra zdjęta z ojca, moi drodzy. Tylko muszę ją oczywiście przerobić, Clio. A Amcia, niedługo przywitasz kolejne purchlęcie. Przyrządź wykwintny posiłek. To już sobie zostawiam na później, natomiast na ten moment się żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku i klasycznie standardowo. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!